Dzień dobry. Zaczynamy temat drugi z działu trzeciego, a temat drugi jest to początek zimnej wojny i znajduje się na stronie 108. Będziemy opowiadać właśnie, czym jest zimna wojna, czym się też przejawiała. Zgodnie z ustaleniami Wielkiej Trójki, Europa została podzielona na dwie strefy wpływów. Określono wtedy, że pewne państwa, takie jak Polska, Czechosłowacja, Węgry, Rumunia, znajdą się pod strefą wpływów sowieckich, pozostałe państwa pozostaną demokratyczne. Ale na razie to było tylko tak powiedziane. Nie mówimy jeszcze o podziale Europy. Po tej części tak zwanej sowieckiej stacjonowała Armia Czerwona, funkcjonowały aparaty Służba Bezpieczeństwa i wszędzie przyjęto ten sam zamysł działań komunistycznych. Tworzono wielopartyjne rządy, komuniści dostawali się do tych rządów, przejmowali po kolei resorty siłowe, czyli wojsko, służby bezpieczeństwa, propagandę. Następnie wnikali do opozycji, rozbijali tą opozycję od środka, przejmując całkowicie władzę. Dużo łatwiej im było na przykład w takich państwach jak Bułgaria, Rumunia czy Węgry, gdzie rozbijając opozycję, sugerowali, że opozycja współpracowała z faszystami, ponieważ były to państwa, które wcześniej współpracowały z Niemcami. Troszeczkę inaczej sprawa wyglądała w przejmowaniu władzy w Czechosłowacji, gdzie mieliśmy rząd na emigracji, który stacjonował w Londynie. Na czele rządu stał Edward Beneš i to był jedyny rząd, który był uznawany przez ZSRS. Beneszowi początkowo to nie przeszkadzało. Kiedy następuje koniec wojny, Beneš wraca do kraju, zostaje ponownie wybrany na prezydenta. Komuniści godzą się na przeprowadzenie wolnych wyborów, wygrywają te wybory i zaczynają wzmacniać swoje wpływy w armii, w służbach bezpieczeństwa. Korzystając oczywiście z pomocy Sowietów, zaczynają przejmować władzę w całym kraju. No i Beneš się na to nie godzi i ustępuje ze stanowiska. Rosjanie oczywiście próbowali też przejąć władzę w Europie Zachodniej, czyli przejąć władzę we Francji, we Włoszech, ale nie udaje im się to, nie mają tutaj siły przebicia. I pomimo tego, że zakończyła się II wojna światowa, to na przykład Armia Czerwona nie została w ogóle zdemilitaryzowana, nie została zredukowana. Wręcz bardzo rozwinęła się siatka szpiegowska. Większość takich informatorów działa oczywiście na terenie ZSRS, ale też pracują w pozostałych państwach. I dzięki takim silnym wpływom szpiegowskim Stalinowi udało się pozyskać informacje o amerykańskich pracach nad bombą atomową i takie plany dostaje i rozpoczyna budowę nad swoją bombą atomową. I tu się zaświeciła lampka taka ostrzegawcza państwom światowym, że jeżeli Stalin buduje po II wojnie, podejmuje pracę nad bombą atomową, to znaczy, że stanowi to jakąś zapowiedź do tego, że może wybuchnąć kolejna wojna, jakiś kolejny konflikt, być może trzecia wojna światowa. I tu się zaświeciła lampka tym państwom, natomiast ta lampka powinna się świecić dużo wcześniej, ponieważ pierwszym przeciwnikiem komunistów był Winston Churchill. Winston Churchill, który pracował w tak zwanej Wielkiej Trójce z Rooseveltem i ze Stalinem, no nie miał siły przebicia. Stalin, wiadomo, działania komunistyczne jak najbardziej. Roosevelt natomiast nie widział żadnego zagrożenia w działalnościach komunistycznych, nie widział tutaj potrzeby interweniowania. Churchill natomiast nie akceptował komunizmu i nie popierał go absolutnie. Sytuacja zmieni się dopiero wtedy, kiedy zmieni się też prezydent Stanów Zjednoczonych. Ale zanim do tego doszło, to za symboliczny początek takiego konfliktu oficjalnego, takiej zimnej wojny pomiędzy dwoma blokami, czyli pomiędzy blokiem komunistycznym reprezentowanym przez Rosję i blokiem demokratycznym reprezentowanym przez Stany, jest wystąpienie Winstona Churchilla. Co to za wystąpienie? Winston Churchill w 1946 roku zostaje zaproszony do miejscowości Fulton do odebrania tytułu doktora honoris causa. I w czasie tego wystąpienia padają bardzo słynne słowa, że od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem opuściła się żelazna kurtyna w poprzek kontynentu. Czyli pojawiła się taka linia w Europie, której nie można przejść. No sama nazwa żelazna kurtyna, coś nie do przejścia, nie do przekroczenia.
I on jasno powiedział, że po jednej stronie tej żelaznej kurtyny pozostały stolice: Warszawa, Praga, Wiedeń, Budapeszt, Bukareszt, Sofia, które podlegają nie tylko wpływom radzieckim, ale również kontroli o bardzo wysokim stopniu. Po drugiej stronie pozostały państwa demokratyczne. I to wystąpienie Churchilla, czyli rok 1946, uważa się za taki oficjalny początek zimnej wojny. Ale ta rywalizacja już była dużo wcześniej. Świadkiem tego przemówienia był właśnie nowy prezydent Stanów Zjednoczonych. Był to, muszę imię podglądać, Harry Truman. Harry Truman, który rok później, w marcu 1947 roku, przedstawia tak zwaną doktrynę Trumana. Ona też znajduje się tutaj w podręczniku, jest ta doktryna Trumana. I to wystąpienie, ta doktryna zmienia stosunek państw zachodnich do Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich. Podczas swojego przemówienia, które wygłosił w kongresie, oświadczył, że komuniści zagrażają światowemu pokojowi. Prosi również o wsparcie dla Grecji, dla Turcji, ponieważ te państwa zmagają się z niesamowitymi wpływami komunistycznymi. I również zobowiązał się, że Stany Zjednoczone są gotowe ponieść pomoc finansową, wojskową, polityczną krajom, które są zagrożone komunizmem. I to już zaczęło bardzo oficjalny konflikt i już mówimy bardzo oficjalnie, że mamy tak zwaną zimną wojnę, czyli rywalizację między Wschodem a Zachodem. Tak to bardzo potocznie się nazywa, czyli rywalizację między komunistami a demokratami. Ważną rolę w tej rywalizacji na pewno odgrywa problem Berlina, ponieważ Berlin po II wojnie światowej został podzielony na 4 strefy okupacyjne. Na razie te strefy sobie osobno pracowały, ale po II wojnie światowej, jak już się ta wojna kończy, to pierwszą współpracę rozpoczęły dwie strefy. Strefa angielska i strefa amerykańska, które to strefy postanowiły wykorzystać potencjał pewien, który tam jest, bo tam było zagłębie rury, czyli bardzo duży potencjał gospodarczy. I strefa amerykańska i brytyjska połączyły się i utworzyły tak zwaną bizonię. Wprowadzili tam jednolitą politykę, następnie wprowadzili też markę niemiecką, czyli jednolitą walutę. W tym momencie też ZSRS występuje z Sojuszniczej Rady Kontroli, czyli zaczyna się odcinać od współpracy. No już to daje pewien sygnał. Kiedy wprowadzono tą markę niemiecką w tej strefie amerykańsko-angielskiej, czyli tak zwanej bizonii, to wówczas Stalin pod przykrywką robót remontowych blokuje dostawy do zachodniej części Berlina, które właśnie znajduje się pod okupacją nie tylko Anglii i Stanów Zjednoczonych, ale też pod opieką Francji. Przerwane zostały połączenia lądowe, przerwane zostały połączenia rzeczne, odcięto dopływy prądu. W ten sposób Stalin chciał, aby te 2,5 miliona ludności, która mieszka w tej części Berlina, tak jakby zaszantażować, zmusić do tego, żeby ta ludność wywarła wpływ na nieprzeprowadzanie takich drastycznych zmian w tej części, oczywiście bez jego kontroli. Truman nie ugina się, tutaj nie godzi się na taki szantaż. Przez rok czasu te trzy państwa dostarczają Berlinowi Zachodniemu drogą lotniczą wszelkich dostaw. Było ponad 280 tysięcy lotów, w czasie do których zrzucono żywność, leki, moi drodzy, nawet opał na zimę, żeby ta ludność w Berlinie Zachodnim po prostu nie pomierała z głodu i z zimna. W końcu to Stalin ugina się, zdejmuje po roku czasu tą blokadę, ale jest to porażka niesamowita Stalina, ale świat dostał też informację, Stalin nie będzie współpracował, tak? On nie jest osobą chętną do współpracy. Widzimy, że te napięcia cały czas rosną. W związku z tym kraje zachodnie, tak zwane, czyli demokratyczne, widzą potrzebę stworzenia sojuszu wojskowego, sojuszu, który będzie skierowany właśnie przeciwko komunistom. I taki sojusz zawierają. W 1949 roku, dokładnie 4 kwietnia, zostaje podpisany Pakt Północnoatlantycki, czyli NATO. To jest sojusz polityczno-wojskowy,
i członkowie zobowiązują się do niesienia sobie nawzajem pomocy w przypadku agresji z zewnątrz. To jest sojusz demokratyczny, no i Wschód nie mógł zostać na to obojętny, czyli ten blok komunistyczny nie może bezczynnie patrzeć, że tu jest zawierany sojusz wojskowy, który siebie wspiera, więc blok komunistyczny również taki sojusz tworzy, co prawda 6 lat później, w 1955 roku, zostaje utworzony Układ Warszawski. Dlaczego tak późno? Dlatego, że czekano po prostu na śmierć Stalina. Wcześniej nie było takiej potrzeby. Stalin to wszystko kontrolował. Po jego śmierci dopiero utworzono ten układ warszawski. Kiedy Niemcy są, pamiętacie, podzielone na te strefy, czyli najpierw mamy tą bizonię, potem dołączy do nich Francja i tworzy się trizonię, to ta pierwsza część, czyli część angielsko-amerykańsko-angielska, postanawia przeprowadzić wybory, wolne, legalne wybory i tworzy też nowe państwo. I w 1949 roku we wrześniu powstaje nic innego jak RFN, Republika Federalnych Niemiec. Zostaje wybrany kanclerz Konrad Adenauer, oczywiście antykomunista. Zostaje wybrana nowa stolica, jest nią niewielkie miasteczko Bonn. To państewko przystępuje do NATO, przystępuje do ONZ-u, korzysta z tak zwanego planu Marshalla, czyli planu pomocy finansowej dla państw europejskich po II wojnie i tworzy się swobodnym, wolnym państwem do tego stopnia, że dokonuje się remilitaryzacji, czyli ponownego uzbrojenia, powstaje Armia Zachodnio-Niemiecka, Bundeswehra. Państwo zaczyna się odradzać, państwo zaczyna się z powrotem rozwijać gospodarczo. Państwo utworzone z trzech stref: angielskiej, amerykańskiej i francuskiej. No, Stalinowi się to nie podoba, ale Stalin odpowiada praktycznie tym samym. Dokładnie miesiąc później, w październiku 1949 roku, zostaje utworzone drugie państwo: NRD, państwo komunistyczne, ze stolicą w Berlinie Wschodnim, czyli sam Berlin już mamy podzielony. Następnie to państwo zostaje przyjęte tylko do ONZ-u, a następnie do Układu Warszawskiego i NRD jest aż do roku 1974 nieuznawane jako państwo, jako strefa okupacyjna Rosji. W kolejnych latach, kilka lat, te dwa państwa funkcjonują. Pamiętajcie, że Berlin jest tutaj dosyć specyficznym miastem, bo on zostaje podzielony na dwie części. Ze wschodnich Niemiec ludzie zaczynają masowo uciekać. Zaczynają przekraczać granice, kierując się w stronę tych Niemiec zachodnich. W latach 47-61, a więc przez 14 lat, z Niemiec wschodnich uciekło prawie 3 miliony mieszkańców. Nie godzą się po prostu na życie w państwie komunistycznym. Uważają, że należy im się wolność, demokracja i uciekają do części zachodniej. Najwięcej przedostawało się właśnie przez Berlin Zachodni, gdzie tak naprawdę można było się przemieszczać bez problemu, chociażby tramwajem z jednej części na drugą część. I aby temu zapobiec, to władze rosyjskie w nocy z 12 na 13 sierpnia 1961 roku najpierw oddzieliły teren takimi zasiekami i postawiły na tym terenie tak zwany mur, zwany murem berlińskim, który oddzielał Berlin Zachodni od reszty świata. I to miało niby chronić Berlin przed atakami faszystowskimi zachodniej części miasta. Trzeba było jakąś argumentację sobie wymyślić. To spowodowało drugi kryzys berliński. I ten drugi kryzys berliński to trwał 30 lat, ponieważ mur berliński stoi około 30 lat i staje się właśnie symbolem zimnej wojny. Tak to mniej więcej wyglądało. Na temat muru berlińskiego znajdziecie też osobny temat, kolejny jako ciekawostkę. Właśnie mur berliński, warto się z tym zapoznać. Tak mniej więcej wygląda zimna wojna.
w tej zimnej wojnie tutaj jeszcze na pewno się pojawią wyścig w kosmosie, wojna przez pośredników, czyli wojna w Korei i Wietnamie, o której będziemy wspominać. Pojawi się taka ogólnie powszechna rywalizacja. Na tą chwilę wszystko. Ja dziękuję bardzo. Zapraszam na kolejne nasze spotkanie.